Chodźmy, to tuż za rafą. Jesteśmy na miejscu. Oto zaczarowana grota. Wspaniała, prawda? Jeśli już tu kiedyś byliście i znacie zasady gry, kliknijcie na złotą strzałkę, by rozpocząć zabawę. W tej tajemniczej jaskini rosną rozmaite morskie owoce. Każdy z nich posiada inną moc. Jak wiecie, niektóre sprawiają, że Bibi zamienia się we wspaniałego śpiewaka. Widzicie te trzy odmiany owoców? Wybierając jeden z nich, decydujecie, w jakim stylu zaśpiewa wam Bibi. Niebieski to hip-hop. Różowy to aria operowa, a fioletowy jodłowanie. Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy już wybierzecie styl, klikając na owoce różnej wielkości, możecie na trzy sposoby zmieniać głos Bibi. Och, Bibi, ale będzie fajnie. Przecież uwielbiasz śpiewać. Zaczynajmy! Pamiętajcie, wybierając owoce różnej wielkości, możecie zmieniać głos Bibi. Zobaczcie, co się stanie, kiedy zrobicie to w połowie piosenki. Bibi, gotów? Zapraszamy na scenę. Dobry pomysł. Ja też chcę usłyszeć, jak Bibi jodłuje. Brawo! Co za wspaniały występ! Jeśli chcesz jeszcze raz zagrać w zwariowany recital, kliknij fioletową muszelkę. Jeśli chcesz pobawić się w coś innego, kliknij na rozgwiazdę, by powrócić do działu zabawy z syrenami. Proszę Państwa, słynny śpiewak operowy Don Bibiano. Brawo! Co za wspaniały występ! Jeśli chcesz jeszcze raz zagrać w zwariowany recital, kliknij fioletową muszelkę. Jeśli chcesz pobawić się w coś innego, kliknij na rozgwiazdę, by powrócić do działu zabawy z syrenami. Uwaga, próbka hip-hopu a la Bibi. Brawo! Co za wspaniały występ! Jeśli chcesz jeszcze raz zagrać w zwariowany recital, kliknij fioletową muszelkę. Jeśli chcesz pobawić się w coś innego, kliknij na rozgwiazdę, by powrócić do działu zabawy z syrenami. O,
Jeśli znasz już tę grę i chcesz zacząć od razu, kliknij na złotą strzałkę. Podoba mi się w Syrenkolandii, bo jest tu tyle różnych atrakcji. Czasami bierze mnie chęć, żeby wyruszyć na pełną przygód wyprawę odkrywczą. A czasem wolę powoli dryfować z prądem i podziwiać baśniowe widoki. Co wybieracie? Jeśli macie ochotę na przygodę, wybierzcie głębinowe poszukiwania klikając na skorupę Tutu na dole ekranu. Możemy też zostać tutaj i wspólnie zwiedzać Syrenkolandię. Jeśli chcecie pobawić się w coś innego, kliknijcie na rozgwiazdę, by powrócić do zabaw z syrenami. Rozsiądźcie się wygodnie i podziwiajcie. Albo posłuszcie się pilotem, by zobaczyć, co kryje się w zakamarkach harafy. Nigdy nie wiadomo, na co można tam trafić. Jeśli znacie już tę grę i chcecie zacząć od razu, wybierzcie złotą strzałkę. Moja przyjaciółka ciekawska żółwica Tutu uwielbia przeszukiwać dno Syrenkolandii w poszukiwaniu skarbów. Ta gra pozwala Wam przyłączyć się do niej i razem wyruszyć na wyprawę badawczą. Przedmioty, które masz odnaleźć, będą wyświetlane kolejno na dole ekranu. Kiedy trafisz na któryś z nich, wybierz go za pomocą przycisków na pilocie. Gdy wyszukasz już wszystkie ukryte tu skarby, Tutu zaprowadzi Cię w inne miejsce, gdzie rozpoczniecie poszukiwania na nowo. Jestem pewna, że świetnie Ci pójdzie. Gotowi? Do roboty! Masz do tego smykałkę? Masz do tego smykałkę? Masz do tego smykałkę? Masz do tego smykałkę? Udało się! Jesteś urodzonym odkrywcą. Tutu, prowadź dalej. Oto kolejny skarb, jaki masz Masz do tego smykałkę? Masz do tego smykałkę? Masz do tego smykałkę? Masz do tego smykałkę? Jeśli chcesz zagrać jeszcze raz, kliknij na fioletową muszelkę. A jeśli chcesz powrócić do okna na Syrenkolandię, wybierz złotą strzałkę. Aby pobawić się w coś innego, kliknij na rozgwiazdę i przejdź do zabaw z syrenami. Jeśli znacie już tę grę i chcecie zacząć od